Cześć Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było od początku, jak jest, jak będzie, na wieki wieków. Amen. Kochani, usiądźcie proszę na czas rozpoczęcia naszego nabożeństwa. Witam was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w Wigilię Narodzenia Pańskiego w nowym, starym miejscu. My jako Kościół, chociaż młody Kościół, przeszliśmy już przez wiele i przeszliśmy przez wiele rzeczy już wspólnie i musimy przejść jako Kościół przez kolejną zmianę, kolejne miejsce nabożeństw, zmiany w harmonogramie i tak dalej. Więc dziękuję wszystkim wam za wyrozumiałość, tak z góry. Myślę, że najważniejsze jest to, że jesteśmy wszyscy razem, to nie ma znaczenia tak naprawdę gdzie. Kiedy rodzina spotyka się razem, to miejsce jest rzeczą drugorzędną, może nawet trzeciorzędną. Na rozpoczęcie chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, drugi rozdział. Są to jedne z najbardziej znanych słów w Piśmie Świętym. Wersety 10, drugi rozdział, wersety 9-10. Oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Ogarnął ich wielki strach. Powiedział do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Jesteśmy wdzięczni Bogu za tą radość, która stała się naszym udziałem i za to przyjście na świat naszego Pana i Zbawiciela, naszego pośrednika, który przyszedł po to, żeby pojednać Boga z człowiekiem, który jest tym, który uczestniczy zarówno w bóstwie, jak i w człowieczeństwie. Bo właśnie o to chodzi w świętach Bożego Narodzenia. Przypominamy sobie tą prawdę teologiczną, że Bóg stał się człowiekiem, dlatego że to jest arcyważne dla naszego zbawienia. W Ewangelii według Jana czytamy, że to odwieczne Logos, Słowo, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To samo śpiewamy w najbardziej klasycznych kolędach. Słowo ciałem się stało, mieszkało między nami. To druga osoba Trójcy Świętej, która przyjęła na siebie ludzką naturę, aby dokonać naszego odkupienia. To właśnie obchodzimy dzisiaj w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Wspominamy sobie o tej światłości, która przyszła na świat. Jutro, w pierwszym dniu świąt, będziemy również wspominać i kontemplować tę całą ideę wcielenia Boga. Nasz Zbawiciel musiał być zarówno człowiekiem i Bogiem. Dobrze, drodzy, wspominając sobie to, kim jest Bóg, który, przed obliczem którego gromadzimy się i kim jesteśmy my, Jego stworzenie, grzeszny lud, zdajemy sobie sprawę z naszej grzeszności, z tych wszystkich błędów, które popełniliśmy w naszych czynach, w naszych słowach, w naszych myślach. I kosząc się przed tym Bożym Majestatem, chciałbym zaprosić was, żebyśmy wyznali wobec Niego i wobec naszych bliźnich grzechy, których się dopuściliśmy. Powstańmy proszę i najpierw w chwili ciszy, a później słowami modlitwy wyznajmy Bogu nasze grzechy. Módlmy się. Wyznajmy nasze grzechy. Święty i miłosierny Boże, stając przed Tobą, wyznajemy naszą grzeszność, nasze uchybienia oraz nasze wykroczenia przeciwko Tobie. Tylko Ty wiesz, jak często grzeszyliśmy, odchodząc od Twoich dróg, marnując Twoje dary, zapominając o Twojej miłości. Zmiłuj się nad nami, o Panie, bo jesteśmy zawstydzeni. Żałujemy za wszystko, w czym nie podobaliśmy się Tobie. Przebacz nam nasze grzechy. Pomóż nam żyć w światłości i chodzić Twoimi drogami. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Amen. Logos, które przyjęło na siebie ludzką naturę, jak już powiedzieliśmy, stało się ciałem, aby dokonać naszego odkupienia przez spełnienie roli doskonałego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ten nowy, czy drugi Adam, którym jest Chrystus, jest naszym mistrzem, naszym przedstawicielem, który spełnia wymagania prawa Bożego. Robi to, czego my nie mogliśmy uczynić. Zdobywa dla nas błogosławieństwo, które to Bóg nam obiecał, jeśli będziemy Mu posłuszni. Pierwszemu Adamowi nie udało się przestrzegać prawa, ale drugi Adam, nasz pośrednik, doskonale wypełnił prawo za nas i zdobył dla nas koronę odkupienia. Dla nas to jest podstawą do radości w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Powtarzając za słowami z proroka Jeremiasza, przypominam i oznajmiam wszystkim nam szczerze pokutującym, że Bóg obiecuje, oczyszczę ich ze wszystkich win, którymi zgrzeszyli przeciwko mnie, przebaczę im wszystkie przestępstwa, którymi zgrzeszyli przeciwko mnie i którymi wypowiedzieli mi posłuszeństwo. Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Prawica i Jego święte ramię przyniosły Mu zwycięstwo. Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela. Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Znoście Panu okrzyki radosne wszystkie ziemie. Weselcie się, cieszcie się i grajcie. Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie. Na trąbach i głośnych rogach grajcie przed Królem Panem. Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy. Niech rzeki płaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Amen. Pierwsze czytanie jest z Księgi Izajasza, 8 rozdział, 17 do 9, 6. Ufam Panu, który zakrywa swoją twarz przed domem Jakuba. W Nim pokładam nadzieję. Oto ja i dzieci, które dał mi Pan. Jesteśmy w Izraelu znakiem i przepowiednią od Pana zastępów, który przebywa na górze Syjon. Jeśli powiedzą Wam, poradźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepczą i mruczą zaklęcia, to czy jednak lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy o żyjących pytać się trzeba zmarłych? Ku prawu i ku świadectwu. Jeśli zaś nie będą mówili zgodnie z tym słowem, to nie będzie dla nich jutrzenki, czas udręki. I będzie się wlókł po kraju uciśnionych i głodnych, kiedy doświadczy głodu, rozgniewa się i przeklnie swojego króla i swojego Boga. Czy zwróci się ku górze, czy spojrzy na ziemię, oto zmartwienie i ciemność, brok strapienia. Lecz ciemność będzie rozproszona, gdy ustanie mrok tej, która doznaje strapienia. Jak w dawnych czasach poniżył on ziemię Zebulona i ziemię Neftalego, tak w przyszłości okryje sławą drogę do morza, wiodącą przez Jordan, Galileę narodów. Lud, który chodzi w ciemnościach, zobaczył wielką światłość. Mieszkańcom mrocznej krainy śmierci rozbłysła światłość. Pomnożyłeś naród,
zwiększyłeś jego wesele. Rozweselili się przed Tobą, jak weselą się w żniwa, jak radują się, gdy dzielą łupy. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo, drąg na jego grzbiecie i pręt jego nadzorcy, jak w dzień pogromu Madianitów. Bo każdy but żołnierza hałasujący przy chodzie i płaszcz ubrudzony krwią pójdzie na spalenie, na strawę dla ognia. Ponieważ narodziło się nam dziecko, syn został nam dany, a na jego barkach spoczęło panowanie. Nazwano go imieniem Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju, aby rozszerzyć jego panowanie w pokoju bez końca, na tronie Dawida i nad jego królestwem, aby je utwierdzić i umocnić prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Oto Słowo Boże. Nasze drugie czytanie jest wzięte z Ewangelii według świętego Łukasza. W tej okolicy koczowali pasterze, trzymali nocne straże nad swoim stadem. Nagle ukazał się im anioł Pana i chwała Pana zajaśniała wokół nich. Ogarnął ich wielki strach, lecz anioł powiedział do nich: nie bójcie się. Oto przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę zawinięte w pieluszki, położone w żłobie. Natychmiast dołączyły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga i mówiły: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Oto Słowo Boże. Niech będą dzięki. Kochani, zapraszam Iwo do wygłoszenia kazania. Iwo jest już prawie po pierwszym semestrze, tak? Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Cieszymy się bardzo, że może być dzisiaj wśród nas w te święta i przybliżyć nam Słowo Boże. To się pomodlę przed kazaniem. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, który mamy na tym nabożeństwie i przede wszystkim za czas Świąt Bożego Narodzenia, które nadchodzą. Daj i pobłogosław teraz ten czas, by Twoje słowo było prawdziwie sprawowane i by stawało się żywe w naszych sercach i w naszych życiach. Amen. Możecie usiąść. A więc, jak już prędzej zostało wspomniane, dzisiaj nasze adwentowe oczekiwanie dobiega końca. Po zachodzie słońca, jak tradycja nam przykazuje, zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej i nasza nadzieja stanie się realna. Oczywiście nie dosłownie, ale symbolicznie. Bo nadszedł dzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Zasiądziemy do stołu w gronie rodzinnym, czy z innymi ludźmi, którzy nas zaprosili, czy też z naszymi przyjaciółmi, czy znajomymi. Razem spędzimy przy stole czas na kolędowaniu, oczywiście na dobrym jedzeniu i będziemy świętować narodzenie Jezusa z Nazaretu. Będziemy świętować narodzenie Boga w czasie świąt. Mam też ja osobiście tą przyjemność po przyjeździe z Warszawy stanąć z wami z tym kazaniem czy przesłaniem biblijnym. I dobrze zdaję sobie z tego sprawę, że wielu z was czeka wielki jeszcze wysiłek w gotowaniu wszelkich potraw i wytworzeniu tej magicznej atmosfery świąt. Jednak chciałbym, żeby ten czas również był czasem wysiłku dla nas wszystkich, czasem wysiłku intelektualnego i duchowego. I zanim przejdziemy do tekstu, zastanówmy się, z czym kojarzą nam się święta. Niech każdy i każda z was odpowie sobie na to pytanie. I odpowiedzi mogą być przeróżne. Ja, gdy przygotowywałem się do tego kazania, postawiłem to pytanie zarówno sobie, jak i innym moim znajomym czy przyjaciołom. Otrzymałem zróżnicowane odpowiedzi.
Niektórym święta kojarzą się z przygotowaniami do sesji egzaminacyjnej na studiach. Tutaj mogę się z tym utożsamić. Innym kojarzą się z kłótniami w gronie rodzinnym, ale również ze zgodą i atmosferą rodzinną, która jednak w świętach zawsze jest obecna. Zdaniem niektórych charakterystyczna sałatka warzywna jest nieodzownym elementem świąt. Nie wspominając już o prezentach pod choinką, kakaowcu, tradycji łamania się opłatkiem czy seansie filmu Kevin Sampton. Jednak dzisiaj chciałbym, byśmy na historię świąt spojrzeli troszkę z innego kąta. Nie powiemy sobie o narodzinach w stajni, drewnianej stajni, tak mocno ugruntowanych w ludowych przekazach, a jednak nie do końca zgadzających się z realnymi wydarzeniami. Nie wspomnimy o trzech królach, którzy królami niekoniecznie byli, a też nie musiało być ich trzech. Chcę, byśmy spojrzeli na samo przesłanie, które niesie w sobie święto Narodzenia Pańskiego. Na to, co w nim, zdaje mi się, jest naprawdę ważne i na czym powinniśmy opierać nasze przekonania i naszą duchowość. I tak przez cały Adwent towarzyszył nam werset z pierwszej części Księgi Izajasza. Mogliście zresztą, niektórzy bardziej przykładający uwagę tego, co się w trakcie liturgii dzieje, zauważyć, że gdy odpalane były te świece we wieńcu, co tydzień był czytany ten sam werset. Jednak były odkrywane kolejne tytuły. Było to Izajasza 9:6. I tak wszystkie cztery tytuły zostały przedstawione wam na nabożeństwach, a wszystkie świece wieńca odpalone. Dzisiaj chcemy się przyjrzeć szerszemu spektrum, całemu fragmentowi, który ten werset zawiera. I co się dzieje w tym fragmencie? Na początku dostrzegamy rezygnację. Otóż przesłanie prorockie, które było wtedy głoszone, nie znalazło posłuchów Izraelu. Dom Jakuba nie wyciągał i nie wyciągnął pouczenia wtedy z tego nieszczęścia, które na nich spadło. Jednak w końcu wyciągną naukę. Nauczą się na podstawie doświadczenia, mówi prorok, gdyż zachowała się resztka tych, którzy są znakiem, którzy ogłaszają, co ma nadejść i ostrzegają lud. Oni nawołują Izrael, by swój wzrok zwrócili ku Bogu, a nie innym mediom, by skierowali się ku prawdzie, a nie błahym i marnym środkom. Tak jak czytamy chociażby o radzeniu się zmarłych duchów, przodków. Taka jest właśnie rola Izajasza i jego synów. To są ci, którzy się ostali. A co z resztą ludu? Co z Izraelem? Spadnie na nich i spadła wtedy hańba. Będą w mroku i sami z niego nie wyjdą. Można powiedzieć, że nadzieja umrze ostatnia. I taki właśnie obraz wymalowano w tym fragmencie. Obraz Izraela, który, jak wiemy z historii, znajduje się pod panowaniem asyryjskim. Izrael w VIII wieku podległy był obcemu mocarstwu. Zarówno Izrael, Królestwo Północne, jak i Juda. Przez to czystość kultu w świątyni w Jerozolimie została naruszona. Król Achaz, król judzki, jak wiemy, nakazał wymienić ołtarz w świątyni. Był to oczywiście znak podległości mocarstwu Asyrii, podległości również ich przepisom kultycznym. Tak przejawiała się podległość innym państwom w tamtym czasie, że modyfikowano kulty przez wzgląd na większego, przez wzgląd na suwerena. Widzimy to chociażby w II Księdze Królewskiej, 16 rozdziale. I postawmy siebie w takiej sytuacji. Jak my byśmy zareagowali na to, co wtedy się działo w Izraelu i w Judzie? Co byśmy odczuwali wobec tego, że nasze państwo, a w tamtym przypadku Izrael, traci swoje terytoria na rzecz obcego pogańskiego mocarstwa, a w królestwie panuje rozpacz i gorycz. Władza nie spełniała tego poselstwa, królewskiego posłannictwa, a w mniemaniu ludu boskiego posłannictwa. Kult świątynny został naruszony i zanieczyszczony. Mamy obraz rozpaczy. Ale jednak Bóg, tak jak poniżył Izrael, tak jak przeczytaliśmy, poniżył ziemię Zebulona i Naftalego, które zostały włączone do imperium asyryjskiego, tak w przyszłości okryje je sławą. Okryje sławą drogę do morza wiodącą przez Jordan, Galileę pogan.
Krótko mówiąc, odnowi Zabulona i Neftalego, okryje ich sławą. I tak też pośród tej ciemności, która zapanowała, lud dostrzeże światło. I zobaczmy, jakbyśmy się przyjrzeli fragmentowi Izajasza, jak często posługuje się prorok antytezą ciemności i światła w tym fragmencie. Światło, krótko mówiąc, to jest odnowienie. Światło to nadzieja. Zapanuje radość i wesele. Jarzmo z barków, jak czytamy, zostanie zdjęte, a na barkach jednego spocznie władza, a nie poddaństwo innemu. Na jego barkach spoczną losy całego ludu. On wyzwoli z niewoli, niczym Mojżesz niegdyś wyzwolił lud wychodzący z Egiptu. Płaszcz ubrudzony krwią pójdzie na spalenie, jak czytamy. Więc niczym dawniej, rzeczy po zwycięstwie Izraela zostaną poświęcone Bogu Izraela. I takie jest posłannictwo tego, który został nazwany, jakże enigmatycznymi słowami, został nam dany. Stanie się tak, ponieważ dzieciątko, dziecię zasiądzie na tronie. Będzie wtedy jak w dzień pogromu Madianitów. A przypomnijmy sobie tylko Gedeona i spektakularne zwycięstwo 300 właśnie nad tymi Madianitami. Dlatego to zostaje wspomniane, by podkreślić, jaka będzie obecność i prowadzenie Boże. Będzie dokładnie takie jak za tego sędziego, za Gedeona. Będzie nad wyraz dostrzegalny. Tak więc władza Asyrii, mówi prorok, zostanie odjęta. Jej jarzmo zostanie złamane. A zapanuje ten, który nazwany został cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym i Księciem pokoju. I w tych samych tytułach nie ma nic nie wiadomo jak spektakularnego. Choć może to zabrzmieć szokująco. Wiemy, że w starożytnym Egipcie sam faraon wstępując na tron otrzymywał 5 tronowych imion. Te wyżej uznaje się za ludzkie tytuły intronizacyjne. A jak wiemy, kultura Judy i Izraela kształtowała się w relacji chociażby z Egiptem. Jednak, co jest ważne, te tytuły znów zostaną wypowiedziane nad potomkiem Dawidowym, a monarchia zostanie odnowiona i wznowiona w Judzie. Znów w Jerozolimie pojawi się niezależny władca, niezależny król. Zwróćmy jednak uwagę na rzecz dość ważną w tych tytułach tronowych. Kładą one silny nacisk na Bogu. Bogu Izraela. Wszystkie same przez się nie wskazują na moc tego, który je nosi. Wskazują na Boga, który działa. Na tego, który jest Boga wyzwoliciela. Ten król bez Boga nic nie będzie mógł uczynić. Będzie musiał być mu podległy i od niego zależny. Taka lekcja z tego płynie, że wszystko to się stanie dzięki gorliwości Pana zastępu. Jednak w Nowym Testamencie Bóg wcielony Jezus Chrystus bierze na siebie splendor i odpowiedzialność tejże tytulatury królewskiej. Tak jak Juda doczekała się króla, który zanieczyszczenie Asyrii usunął i odnowił kult świątynny i panował, powiedzmy, w sprawiedliwości, i jak wtedy dziecko zostało dane, tak też teraz oznajmiany jest Chrystus dzieciątko pastuszkom przy trzodzie, oznajmiony Galilei narodów. Pastuszkowie ci w nowotestamentalnym czytaniu strzegli swoich trzód. I wtedy anioł oznajmił im, narodził się wam Zbawiciel. Oni są pierwszymi, którym oznajmiona zostaje dobra nowina o narodzinach dzieciątka. Tutaj również, jak i w prorockiej księdze, światłość zajaśniała w ciemności. Dobra wieść dotarła do ludu. Mimowolnie można by przeoczyć podobieństwa między tymi dwoma fragmentami. Przecież jakże sytuacja Izraela VIII wieku przed naszą erą jest podobna do tego u początku naszej ery. Ale może jednak. Wiemy, że Izrael pragnął wyzwolenia, oczekiwał go. Zbawienia od rzymskiego panowania. Ba, wielokrotnie starali się w takim kluczu właśnie zinterpretować i zrozumieć osobę Jezusa z Nazaretu. Tak też słowa, które widzimy w anielskim zwiastowaniu, słowa radości dla całego ludu, że dziś narodził się wam Zbawiciel, mogły być dla nich zrozumiałe. Jednak mogli to również źle zrozumieć. Bo
Zbawiciel nie będzie zbawiał z opresji politycznej, a będzie wybawiał z niesprawiedliwości, ucisków i grzechu. Zajaśniała światłość, której ciemność nie ogarnęła. O tym właściwie jest Boże Narodzenie. Nie o drewnianej stajence, nie o królach, czy nawet nie o sałatce warzywnej, ale o przychodzącej światłości. Zauważmy, jak wiele to znaczy. To dzieciątko, jak przeszły władca Judy, także będzie nazwany cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym i Księciem pokoju. I dlaczego tak może być? Może być nazwany cudownym doradcą, gdyż jak król miał sądzić i wydawać sprawiedliwe wyroki bez fałszu i miała go cechować słuszność, niczym Salomona, który, jak pamiętamy, gdy dwie kobiety do niego przyszły o radę, do kogo dziecko ma należeć, rozwiązał to w wyśmienity sposób. Tak też będzie i Chrystus w swej posłudze ziemskiej. Wiemy, że król musi strzec swojej godności i uważać, by poddani przeciwko niemu nie szemrali, bo gdy dostrzegą cień niesłuszności w jego sądach, to będzie to początek końca. I tak w Chrystusie jego przeciwnicy szukali, jak jego słowa wykorzystać przeciwko niemu. Jak można zasiać ziarno niepewności wobec jego osoby. Jednak w jego mowie nie było miejsca na niedopowiedzenia czy manipulacje. Skazany został nie swoimi, lecz kłamliwymi słowami. Tutaj widzimy posłannictwo cudownego doradcy. Jezus może być także nazwany Bogiem mocnym, gdyż moc Boża będzie z nim i będzie w nim obficie. Każdy król potrzebowałby, by moc Boża z nim była. Tak też i Chrystus. Moc do wprawiania słów w czyn. Jednak, co ważne i co cudowne w tym wszystkim, Chrystus, tak jak królowie, nie miał tej mocy Bożej tylko obok siebie. Miał ją w nim, gdyż cała pełnia boskości w nim cieleśnie zamieszka, gdy się rodzi. Jakże z nim nie mogłoby być mocy Bożej, skoro jest jej ucieleśnieniem? Może być także nazwany Ojcem Odwiecznym, gdyż troską i opieką otoczy swój lud. Będzie go prowadzić i nie opuści go w potrzebie. Będzie panować i będzie panować długo. I takie nadzieje zawsze lud żywi wobec króla. Niech długo żyje nam król, niech długo nam panuje. Takie też były i dalej są wobec Chrystusa, by nas nigdy nie opuszczał w potrzebie. I my wiemy teraz to, czego wtedy wiedzieć nie mogli, że Chrystus Pan wraz z Ojcem i Duchem wiekuiście nam panuje. I długowieczność Króla doskonale się w Nim zawiera. W Nim, który na początku już był u Boga i będzie po wieki wieków. Może być także nazwany Księciem Pokoju, gdyż oczekiwana sprawiedliwość i pokój będą Jego cechami i przymiotami. Król miał strzec pokoju i doglądać go. By mógł to spełnić, musiał być sprawiedliwy. Dobrego władcę właśnie charakteryzują te dwa przymioty. Pokój i sprawiedliwość. I Chrystus jest ich ucieleśnieniem, jest ich istotą. Źdźbła nie ułamnie, ręki nie podniesie, a nad pokojem będzie czuwać. Jego członków nikt ani nic od niego nie oddzieli. I zauważmy, jak przed tym Chrystusem namaszczonym tymi imieniami niewiele dopiero się znajduje. Wiemy, że On jest światłem, to dzieciątko, które się rodzi. Jednak wtedy to nie było tak oczywiste. Chociażby to nie było oczywiste, ile Jezus będzie musiał wycierpieć. Przez ile rzeczy będzie musiał przejść. Z iloma sytuacjami i osobami będzie musiał się zmagać na swojej ścieżce. Tylko Bóg raczył to wiedzieć i nikt nie był w tego pełni świadom, a na pewno nie ci pastuszkowie, którzy byli zaskoczeni, przestraszeni i starali się zrozumieć tą sytuację, która miała miejsce. Jednak chór wskazał im na jedno. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodoba. I niech tym dla nas będzie nadchodzące dzieciątko dzisiaj. Światłem. Choć znamy całe przesłanie o Jezusie, doskonale zdajemy sobie sprawę z Jego opisanej ziemskiej posługi i założę się, że najmniejsze szczegóły z Jego życia przechowujemy w naszych umysłach
Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. I choć nasze umysły daleko w swojej wiedzy wykraczają poza tą powszechnie znaną drewnianą stajenkę, to dzisiaj podejdźmy do tego troszkę inaczej. Zamiast patrzeć z naszej perspektywy, zamiast patrzeć z przyszłości w przeszłość, spojrzymy z przeszłości w przyszłość. Bo gdy Chrystus się rodzi, a o tym są święta, zmartwychwstanie dopiero nadejdzie. Tak jak i nasze będzie miało nadejść. I ma nadejść. Gdy Chrystus się rodzi, to nie ma mowy o Jego śmierci, bo to dopiero nadejdzie. W momencie narodzin mowa jest o świetle, które zaświeciło w ciemności. I tak pośród wielu ludzkich trudów, trosk, ciężarów i paradoksów rodził się Jezus z Nazaretu. Pośród nich będzie rósł i będzie się wychowywać, realizując posłannictwo Izajaszowego Króla. Sam z siebie nieraz złapie się pośród tych wszystkich wyżej wymienionych przywar, trudów i innych rzeczy, tak jak i my. Często dostrzegamy siebie pośród beznadziei świata. Przynajmniej ja wiem to po sobie. Pośród rzeczy, które dalece nas przytłaczają. Pośród niesprawiedliwości, na które nie mamy często wpływu. Zmęczeni doczesnością, a czasem nawet, można by rzec, rzeczywistością. Przygnębieni i przybici. Z poczuciem, że na niewiele rzeczy mamy wpływu i że wcale w tym życiu nie jesteśmy istotni. Ale jednak spójrzmy na światło. Na światło, które świeci w ciemności. I mimo, że wiele rzeczy, te, które wcześniej wspomniałem, może nam się wydawać, to jednak są to jedynie wyobrażenia często. Nikt przecież nie wyobrażał sobie tego światła Chrystusa, które źródło by swoje miało w kamiennej grocie stajennej, która jest tak obca splendorowi władzy. Prawdy musimy szukać w świetle, gdyż ono jest radością świata, jest obecnością Bożą i oznacza bliskość Boga. Daje możliwość do działania, ale nie działania samego w sobie, tylko działania z Bogiem. I jak wiemy i wspomnieliśmy już wiele razy, Chrystus jest tym światłem, którego ciemność nie ogarnęła. Mowa o ciemności grzechu, ale i też ciemności naszych trosk. Chrystus jaśnieje w problemie naszego grzechu, jest jego rozwiązaniem, jest ich odpuszczeniem. I to jest wielkie posłannictwo Dzieciątka, którego narodzenie przedstawiają święta. Posłannictwo światła i przebaczenia. Posłannictwo wyzwolenia i zdjęcia jarzma z niewoli. Posłannictwo odnowienia i panowania, któremu nie będzie końca. To wszystko jest w tym cudownym niemowlęciu. Niegdyś takim małym, a zawsze wielkim ponad wszystko. Obfitym w łasce, obfitym w mądrości i pokoju. Obfitym w miłości i zrozumieniu. I z tym słowem pragnę was zostawić wobec nadchodzącej wieczerzy wigilijnej. Także zostawiam was ze słowem Chrystusem i tym wszystkim, którym On ma się stać, gdy się rodzi. I kim się stał, jak to wiemy z naszej perspektywy. Dostrzeżmy w Chrystusie narodzonym Boga, który nie ma początku, ale też dostrzeżmy dziecię, dostrzeżmy człowieka, przed którym stają wyzwania tego świata. Bo to jest dwojakość Chrystusa. Przez to dostrzeżmy w Nim nasz samych, w Jego ludzkiej stronie. Dostrzeżmy tych, do których mówi, chodźcie za mną. Niczym prorok mówił do zrozpaczonego Izraela. I choć jak Chrystus jest Bogiem, a my na pewno nie jesteśmy, to jednak Chrystus jest człowiekiem, a my już ludźmi jesteśmy. I dlatego wpatrując się w Niego, wpatrujmy się w nas. I choć w trakcie tej czynności dostrzeżemy w nas masy ciemności, naprawdę dużo jej, to jednak ostatecznie będzie mogło zajaśnić nam światło. Światło wiary, nadziei i uświęcenia, światło radości i pokoju i przede wszystkim światło miłości. I tym wezwaniem pragnę zakończyć nasze wigilijne rozważanie i z tym zostawić was przystąpieniem do wieczerzy, do stołu. Wpatrujmy się dzisiaj i przez te święta w Chrystusa, w to, jaki On był
i w Jego światło. A przez to wpatrujmy się, wpatrując się w Niego, upodabniajmy się do Niego, bo my też mamy być światłem na światło, tak jak On jest. Amen. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za dzieciątko narodzone pośród wszelkiego ubóstwa i beznadziei. I dziękujemy Tobie także za to, że Ty do nas przychodzisz pośród tego samego, pośród beznadziei i duchowego ubóstwa. Prowadź nas, Panie, i dziękujemy Tobie, że obficie obdarzasz nam łaską, by to, co słabe i beznadziejne, dzięki Tobie było mocne i cudowne. Amen. Iwo, za chwilę będziemy wyznawać naszą wiarę. Używamy jak zwykle do tego słów credo apostolskiego. Tak zastanawiam się czasem, co się dzieje z kościołami, które odrzucają takie deklaracje wiary, jak chociażby ten symbol apostolski. Kościoły, które robią coś takiego, są narażone na to, że nie będą przestrzegać doktryny biblijnej, nie będą nauczać swoich wiernych jasnego systemu nauczania biblijnego. I widać to na przestrzeni wieków. Po nadejściu Chrystusa już kilkadziesiąt lat później zaczęły się problemy w historii Kościoła, w grupach, które odrzucały podstawowe prawdy wiary, przekręcały i wykręcały prawdy teologiczne i pewne nauki teologiczne. I to, te święta Bożego Narodzenia są właśnie wspaniałą okazją do tego, żeby sobie przypomnieć takie rzeczy, jak to, o czym Iwo wspominał, tak? Podwójna natura Chrystusa, to, że Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, bo na przestrzeni wieków naprawdę nie jedna grupa religijna próbowała zaprzeczyć jednej lub drugiej części tej prawdy, jednej lub drugiej naturze. W grupach, które też w historii odrzucały takie jasno sformułowane konfesje, wybierały bardziej takie minimalistyczne wyznania wiary, zawsze bardzo szybko przychodziła niewiara albo jakieś fałszywe nauki. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj, szczególnie w świetle tych świąt Bożego Narodzenia, które przypominają nam o naturze naszego Zbawcy, żebyśmy dziękowali Bogu za to, że trzymamy się ortodoksyjnych prawd i nauk. Z tą myślą w naszych sercach proszę Was o powstanie i o odpowiedź na pytanie. Co Ty jako chrześcijanin wierzysz? Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Thank you.
krótkiego czasu modlitwy. Wiem, że w trakcie Adwentu zawsze mówiliśmy o tym, że to jest czas na to, żeby się wyciszyć, to jest czas na to, żeby zwolnić, bo w tych wszystkich przygotowaniach i tym całym pośpiechu, próbach kupić prezenty dla wszystkich, wysprzątać dom, pomóc innym z podobnymi rzeczami. Wiem na pewno, że nie było łatwo i może nie było tak przede wszystkim łatwo nam zwolnić. To jest ostatnia chwila, żeby to zrobić przed jutrzejszym pięknym dniem. I chciałbym, żebyśmy wykorzystali przynajmniej te kilka minut teraz na to wyciszenie naszych serc i krótką modlitwę z naszym Panem, który jest światłością, która świeci nam w ciemności, w której się znajdujemy, w tym pośpiechu, w którym się znajdowaliśmy przez te ostatnie tygodnie. Pomódlmy się. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz jedyny, w tą Wigilię dziękujemy Ci, że będąc bogaty, stałeś się dla nas ubogi, abyśmy ubogaceni zostali właśnie Twoim ubóstwem. Dla nas opuściłeś niebo, przyjąłeś nasze ludzkie ciało, stałeś się jednym z najuboższych, aby każdy miał dostęp do Ciebie i tronu Boga i Ojca naszego. Dla nas wyrzekłeś się chwały, którą miałeś od wieków u Ojca i dla naszego zbawienia poświęciłeś się życie swoje. Dopomóż nam przez Ducha Świętego do poznania prawdy, że wyrzeczenie się chwały, poniżenie i podjęcie dzieła zbawienia naszego jest wyrazem wiecznej miłości Twojej ku nam, niegodnym, grzesznym ludziom. Daj nam poznać, że bez Ciebie jesteśmy ubodzy nawet wtedy, gdy zdołamy zgromadzić wielkie dobra ziemskie. Ty jedynie jesteś źródłem prawdziwego bogactwa. Prosimy Cię, spraw łaskawie, aby ręce nasze splotły się w geście przebaczenia, a serca pojednały się w imię miłości. Napełnij nas pokojem, o którym aniołowie mówili na polach betlejemskich. Niechaj wszystkie narody zobaczą w Tobie gwiazdę przewodnią, światło wiodące ku lepszej przyszłości. Otocz opieką Kościół swój, połącz nas wszystkich w jedną rodzinę Bożą. Pobłogosław zwiastowanie Ewangelii o narodzeniu Twoim. Napełnij sługi Twoje Duchem Świętym, aby z radością i mocą zwiastowali chwalebne przyjście Twoje. Spraw, łaskawy Zbawicielu, abyśmy jako dzieci Boże stali się dziedzicami wiecznych przybytków.
a gdy skończy się nasze doczesne życie, zgromadź nas w domu naszego Ojca Niebiańskiego. Wysłuchaj nas i obdarz darami, o które Cię pokornie błagamy. Módlmy się, jak nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki wieków. Amen. Drodzy, powstańmy proszę, zaśpiewajmy ostatnią pieśń. Zbierzemy ofiary jeszcze w trakcie ostatniej pieśni. Obydwa dotyczące naszych kolejnych nabożeństw. Zacznę od miejsca. Aż do odwołania nasze nabożeństwa odbywają się tutaj w Centrum Pomocy na Celnej 1. Następne odbędzie się jutro. Jutro jest pierwszy dzień świąt, godzina 11. Więc tak jak zwykle. A jeśli chodzi o kolejną niedzielę, będzie to 1 stycznia. Również, tak jak powiedziałem, nabożeństwo tutaj, ale wieczorem, godzina 17. Normalne niedzielne nabożeństwo, pierwsza niedziela roku, z tym, że po prostu zrobimy to nabożeństwo wieczorem. Być może przy świecach, znowu tak jak to robiliśmy w święto reformacji. Więc jeśli nie byliście, nie widzieliście jak to wygląda, to zapraszamy. Wysłuchajmy końcowego błogosławieństwa. Niech Pan Cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni nad Tobą swoje oblicze i niech Ci okaże miłosierdzie. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie dziękuję.